Witajcie bardzo serdecznie. Dobry tydzień nas czeka, bo nareszcie pada hasło pomidory. To będzie tydzień pod hasłem pomidory, bo nareszcie będziemy wysiewać swoje ukochane, ulubione odmiany pomidorów. Ten najbliższy tydzień od 18 do 22 marca to kwadra owoców, w której pomidory będą świetnie kiełkowały. Pomidory nie potrzebują długiego czasu od wysiania do posadzenia do gruntu. To jest 8, góra 10 tygodni, więc wysiane teraz będą posadzone w drugiej połowie maja, kiedy minie groźba przymrozków, a te przymrozki są coraz później, nie kończą się tylko 15 maja, więc sadzenie może być 20, 25, nawet koniec maja do gruntu, żeby ominąć te chłody. Będę wsiewał swoje pomidory do doniczek P9, to jest 9 na 9 cm, po 5-6 nasionek tutaj trafi. Po około 4 tygodniach pojawią się liście właściwe. Pierwsze liście właściwe i wówczas moje pomidory przepikuję do doniczek P9, osobno każdy krzaczek. I one będą czekały w tych doniczkach, w tym podłożu wzbogaconym o kompost i obornik granulowany do czasu wysadzenia do gruntu. Wysiane teraz będą mieć mniejszą tendencję do wyciągania się, nawet jeśli będą stać na parapecie. Pamiętajcie, pomidory potrzebują dużo światła i ciepła. W związku z tym, jeśli będziecie przenosić je do nieogrzewanej szklarni, to musicie zapewnić temperaturę minimalną 8 stopni Celsjusza. Ja w swojej szklarni po prostu włączę dogrzewanie. Włączę grzejnik, który będzie mi utrzymywał tą minimalną temperaturę w nocy 8 stopni Celsjusza. Jeżeli nie wysialiście jeszcze papryk i bakłażanów, to zróbcie to w przyszłym tygodniu. To będzie ostatnia chwila na to, żeby wysiewać te ciepłolubne warzywa. Moje papryki, moje bakłażany już dostają liście właściwe. W związku z tym za tych kilka dni będę je przepikowywał. Będę je przepikowywał do pojemników P9, każdą roślinkę osobno, dodając do ziemi beztorfowej, do tego podłoża beztorfowego, przesianego mojego ogrodowego, domowego kompostu oraz troszeczkę obornika granulowanego, żeby te rośliny miały siłę na wzrost. Jeżeli macie możliwość dogrzania szklarni, to jest moja nowa szklana szklarnia, która niedawno stanęła, jeszcze nie urządzona, ale tu pomidory, tu papryki, tu bakłażany będą uprawiane i ona nie będzie dogrzewana, ale jeśli możecie dogrzać swoją szklarnię i myślicie o uprawie arbuzów, melonów czy ogórków szklarniowych, to też możecie teraz wysiewać. Ale pamiętajcie, one będą potrzebowały ciepła. W związku z tym taka szklarnia musi być dogrzana. Po 4 tygodniach będą gotowe do wysadzenia. Więc jeśli nie macie dogrzewanej szklarni, to z tymi melonami, arbuzami i ogórkami szklarniowymi zaczekajcie jeszcze miesiąc. Ja zaczekam. Do wysiewów na rozsadę jeszcze za chwilę wrócimy, ale może macie warunki już do wysiewu w gruncie. Może nie macie już mokrej gleby, takiej mazistej, a temperatura gleby jest odpowiednia. U mnie, słuchajcie, 6 stopni Celsjusza już ma gleba. Pomimo tego, że nie było dużo ciepła, nie było dużo słońca, a jednak gleba już jest nagrzana. 6 stopni to jest doskonała temperatura do kiełkowania wielu warzyw. W związku z tym ja muszę zobaczyć, bo mam swój plan na warzywnik e-book. Polecam Wam mój e-book, plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw grządka po grządce od wiosny do jesieni, bo tam podaję też takie przykłady rozwiązań, które sam będę stosował. Na tym zagonie będą wczesne ziemniaki. W międzyrzędziach ziemniaków będę uprawiał wysoki bób. I teraz jest doskonały czas na to, żeby wysiać bób i groszek wprost do gruntu. Na fasolę za wcześnie, ale bób i groszek? Tak, tylko namoczcie te nasiona bobu przynajmniej przez 24 godziny. Niech one napęcznie, niech napiją się wody. Szybciej będą ukiełkowały. Tak samo z grochem. I to już jest czas, w którym możecie wysiewać zarówno bób, jak i groch, ale pamiętajcie, żeby po wysianiu okryć agrowłókniną wiosenną, okryć agrowłókniną cały zagon, cały tam, gdzie wysieliście, ochronicie przed ptakami i dacie lepsze warunki do kiełkowania i wzrostu waszych roślin. Do gruntu będę wysiewał groszek, ale bobu nie, bo bobu mam rozsadę, którą wysiałem przed miesiącem. Pięknie powschodziła, więc będę ją w najbliższych dniach przesadzał do gruntu. Mam nadzieję, że szybko jeszcze wyjdą, bo dni są coraz cieplejsze, wyjdą coraz więcej tych siewek, bo system korzeniowy
już jest tak rozwinięte, że wychodzi przez te duże komórki multidoniczki. I bób będę uprawiał w dwóch odmianach. Mam odmianę wysoką, którą będę uprawiał współrzędnie z ziemniakami. To mówiłem przy okazji e-booka Plan na Warzywnik, mojego e-booka. Podaję takie przykłady, gdzie warto wykorzystać zagon na maksa. W związku z tym bób będę uprawiał współrzędnie z wczesnymi ziemniakami, a drugą odmianę, taką dwarf, karłową, będę uprawiał wraz z groszkiem na osobnym zagonie, a po nich to będą przedplony, ten groszek i bób karłowy, a po nich będę uprawiał późne kapustne. Będę uprawiał kalafior, będę uprawiał brukselkę i będę uprawiał jarmuż oraz brokuł. Wróciliśmy do szklarni, żeby znowu powiedzieć o rozsadach, o wysiewie na rozsady. W kwadrze kwiata i owocu możemy wysiewać jeszcze rozsadę brokułu i kalafiora. Jeśli wysieliście przed miesiącem, to teraz możecie je przepikować, dając nowe podłoże, wzbogacając je kompostem, żeby warzywa kapusty miały siłę do wzrostu tych swoich na początku liści. Pamiętajcie, że to są kapustne, w związku z tym trzeba dobrze docisnąć podłoże wokół korzonków, bo kapustne nie lubią pustek powietrznych. Ale kwadra kwiatu i kwadra owocu to także czas, żeby zacząć wysiewy kwiatów jednorocznych, szczególnie tych chłodnolubnych. Mamy bardzo wiele kwiatów do wysiania. Warto to rozłożyć sobie na 2 tygodnie, wysiać część w tym tygodniu, kolejne w kolejnym tygodniu. Co ja będę wysiewał? Aksamitkę, maczki kalifornijskie, floksy, chabry, znowu aksamitkę, nagietek i lobelię będę wysiewał, chociaż mam jedną wysianą przed miesiącem do przepikowania. Teraz też dobry będzie czas na to, żeby ją przepikować. A skoro szklarnia, to pamiętajcie o jej wietrzeniu. W nocy bywa chłodno, ale w dzień, gdy wyjdzie słońce, jest bardzo gorąco w naszych szklarniach. Nie wszystkie rośliny to lubią, w związku z tym warto otwierać okienka dachowe, warto otwierać drzwi szklarni po to, żeby obniżyć temperaturę. Wietrzenie szklarni, ważne zadanie dla tych, którzy mają szklarnię. Tyle dobrych wiadomości na ten tydzień. 3 najważniejsze. Wysiewamy już pomidory. Możemy zacząć wysiewy kwiatów jednorocznych, tych chłodnolubnych, żeby rozłożyć proces. No i możemy zacząć wysiewy do gruntu. Dziwny był luty, dziwny jest ten marzec, ale dzięki temu możemy wcześniej niż w poprzednich latach wysiewać wprost do gruntu. A zagony? Zagony już przygotowane. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.